Siemano ziomale, jako pracownicy kafejki internetowej dzisiaj gramy w kafejce internetowej, w symulator kafejki internetowej 2 i właśnie nagrywamy, zobaczymy czy nasze doświadczenie w tej grze się przyda. Wczoraj liznąłem nieco gierki, grałem przez godzinę, ale przez to, że OBS nam się skraszował, nagrała się tylko jedna minuta. Było śmiesznie, ponieważ ciągle ginąłem z głodu, robiłem dzieci i inne dziwne rzeczy. Wczoraj się nie udało, ponieważ wszystkie pieniądze, które miałem, wydałem na klawiaturę, myszkę i monitor i nie miałem już pieniędzy na komputer i inne komponenty i nie miałem też pieniędzy na jedzenie, więc dzisiaj lepiej będę dysponował moimi funduszami. Dobra, proszę Państwa, zaczynamy nową grę. Nową, ponieważ wczoraj już była jedna nowa. Tutaj mamy tak, rodzinka włączona, statystyki postaci włączone, sabotażysta włączony i początek. A Internet Cafe Simulator, wczoraj nazywaliśmy Blue Stack XO, ale dzisiaj XD nazwiemy. Blue Stack XD. Co ja wam mogę powiedzieć? Na pewno mam duże nadzieje wobec mojej kafejki internetowej. Po wczorajszym doświadczeniu i po 2,5 roku w Basestacku na pewno moja kafejka będzie najlepsza. Będzie najlepsza. No i dobra, jedziemy. Uczyć się chodzić nie musimy, bo chyba wszystko wiem. Pod tab mam inwentarz, to jest najważniejsze. Umiejętności dziurka, czy lewy przycisk myszy. Dziurka, śmieszne słowo. Dobra, i zaczynamy. Witamy tutaj moją żonę. Jak wiemy, moja żona nie chcę robić dzieci, ponieważ ma za małe morale, chyba że mogę od razu. Nie, nie chcę tego robić, bo jest w złym humorze. Wyślij pracę, też nie może tego robić, jest w złym humorze. Ale na razie humoru nie będziemy jej poprawiać. Ponieważ wczoraj wydałem dużo pieniędzy na to, żeby uzupełnić lodówkę. Na razie się z tym nie bawimy. Pokażę wam, bo tutaj nie wiem o co w tym chodzi dokładnie, ale na drugim piętrze tego budynku, w którym mieszkam ja, mieszkam w jakimś Tel Awiwie, Taj Mahalu, nie wiem gdzie w sumie, jest już kafejka internetowa i zastanawiam się, kto wpadł na taki pomysł, żeby robić kolejną. O stary, mogę fuckera pokazywać. Bardzo fajnie, zgaszamy światło i jedziemy na drugie piętro, gdzie pokażę wam właśnie tutaj kafejkę, jak ona wygląda. Bo wczoraj już robiliśmy walk around, patrzyliśmy jaka jest miejscowa. No i jak widzimy, pierwsza godzinka jest za free. Taka ciekawostka, kiedyś w Basestacku też mieliśmy godzinę za free. Teraz już jej nie mamy, ponieważ było dużo kombinatorów, którzy tą godzinę wykorzystywali wiecznie. Nawet kiedyś mieliśmy sytuację, nie wiem czy tutaj kojarzy moje koleżeństwo z pracy. Ja kojarzę. Typa, który przychodził codziennie i zakładał sobie konto, powiedzmy, pierwszego dnia przed i założył sobie konto Jakub 2000. Następnego dnia przychodził, zakładał sobie konto o niku Jakub 2001, będzie 2003 i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem wykorzystywał jedną godzinę, ale któregoś dnia stwierdził, że weźmie sobie dodatkowy czas, czyli kupił sobie jakieś tam 3 godzinki i tak dalej. No i kończy grę. I było to przed zamknięciem, bo to pamiętam. No i wtedy obecny menadżer mówi do niego, że no będzie to 80 zł. A on mówi, no ale jak to 80 zł? On mówi, no bo sobie wziąłeś czas na 80 zł. A on zdziwiony, że trzeba za niego płacić. Ogólnie jak sobie strzeliliśmy o co chodzi, to zauważyliśmy, że miał z 20 kont, więc 20 godzin wykorzystał. A typ się łapie za głowę tutaj, korek próbuje odkręcić i nie może. Patrzcie Państwo, tu masz korek. No. Pa, jeszcze faka im pokazał. Dobra, ale taka fejka, no co, ma konsolę jakąś starą, PlayStation 1, tej PlayStation 1 chyba to jest, jak mi się wydaje. No i dziwne typy, tak? No moja kafejka na pewno nie będzie tak wyglądać. Po pierwsze będzie miała włączone monitory i ludzie nie będą łapać się za głowę, że o co chodzi, czemu mi nie działa, czemu jest tak tutaj słabo. A tutaj leci fajna muzyka, to tutaj leci fajna muzyka, to trzeba tutaj przyznać. Dobra, lecimy do mojej kafejki, pokażę wam jak wygląda. Od razu wam powiem, nie zrażcie się, nie zrażajcie się widokiem mojej kafejki, bo każdy od czegoś zaczyna, tak? Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk prawdopodobnie też zaczynał w garażu jak nic, więc jak macie garaż, od tej w ogóle macie Trumpa, tutaj też możecie kojarzyć, zielony Trump. W Łodzi nie mamy takich ludzi na ulicy, to na pewno. Tutaj mamy crackheada, który chce ode mnie pieniądze, jest żebrakiem. I ludzie mega dziwnie chodzą, zobaczcie w ogóle na przykład na te stopy, jak one się poruszają, albo jak ludzie ćwiczą, to jest w ogóle śmieszne. Małe kroki,
zawsze do przodu. Tutaj już się nauczyłem, że jest budka z hot dogami. Jak wiecie, jak widzicie, w lewym, w górnym rogu jestem trochę głodny, więc kupię sobie i sobie zjem. Teraz nie będę umierał z głodu. Tutaj pani nieźle dyszy, ale dyszy jeszcze w jakich butach ćwiczy. Proszę państwa, ciekawe czy ze mną na barkach będzie tak łatwo. O, no i teraz bombuj, no. Tutaj Trump pompuje. Powalone, powalone. Ale śmieszne na pewno. Dobra. Idziemy do Bluestacka XD. I proszę państwa. Tak prezentuje się Bluestack XD. Po środku niczego. Bluestack właśnie. Dlaczego Bluestack? Pewnie się zastanawiacie. Może niektórzy nie, ponieważ też mogli użyć tej nazwy już kiedyś. Ludzie bardzo często przekręcają naszą nazwę i się pytają, gdzie jest Bluestack, Babystack, Gamę coś tam, nie wiadomo o co chodzi. To jest śmieszne, więc my z tego sobie robimy żarty. I jak przed otwarciem lokalu, znaczy my akurat przed otwarciem tego nie robimy, ale robimy to zamknięcie lokalu, czyli sprzątamy całego Babystacka. Myjemy podłogę, zbieramy śmieci, zbieramy ogryzki tostów, ketchupy, dziwne chusteczki. Wszystko jest G. Sprawdzaliśmy tylko, czy na pewno się nagrywa, bo tak jak już wam zdążyłem wspomnieć, wczoraj mieliśmy crasha OBS-a, nikt go nie zauważył. Teraz OBS-a mamy na drugim monitorze, właśnie po to, żeby mieć podgląd na to, co się dzieje, czy się nagrywa i czy wszystko jest gitarką. Dobra, śmieci tutaj mamy ładnie posprzątane. Tutaj mam proszę bardzo puszeczki, zbieramy mopem. W Bejsaku też mopem zbieramy śmieci. Jest najłatwiej, spróbujcie w domu ogólnie, na przykład rozlejcie napój i zostawcie butelkę i weźcie to mopem, spróbujcie zebrać. Bardzo łatwo się to robi, serio. No. I to jak widzimy, zaraz wszystko będzie pięknie posprzątane. Jeszcze jakieś fajeczki. Dobra, i jeszcze jedno. Coś jeszcze zostało na ziemi. Tutaj nie zostało dokończone. Muszę chyba kucnąć. Nie no, wszystko posprzątane. O co mu chodzi? Dobra, nieważne. Rzucam mopem. Włączam prąd. Przestawiam stolik. O kurde, rzuciłem stolikiem. Budować. I teraz obkręcić jakoś. O. O nie. W prawo nie mogę. They see me rolling. Dobra. I teraz ustawiamy bieleczko numer 1. Mopa jeszcze przestawimy tutaj pod ścianę. Rzucać. Dobrze, rzuciłem. Krzesełko bierzemy, gamingowe ustawiamy. My w Bejsaku też mamy takie krzesła. Kto jeszcze u nas nie był, ten nie wie, jak to u nas był, ten wie. Najwygodniejsze krzesła, jakie mogą być. Jak pękną, kupujesz drugie, bo są mega tanie. Więc tutaj, no nie ma tragedii, tak? Dobra, musimy skorzystać z komputera. To jest moje miejsce dowodzenia. Tak jak recepcja w Bejstaku, tak tutaj po prostu komputer. Bo recepcją ciężko jest to nazwać. Ale wszystko będzie, tak? Dobra, tutaj mam takie fajne, dobre zbliżenie. Dobra, i teraz nie przewalić wszystkich pieniędzy na komputer, to jest najważniejsze. Małymi kroczkami do przodu, nie być zachładnym. Dobra, komputer case. Tylko zastanawiam się, czemu komputer case wystarczy do odpalenia całej kafejki, ale dobra, nieważne. Dobra, no ja wczoraj w białą zainwestowałem. I teraz się zastanawiam, czy też nie zainwestować chociaż 1000 zł. Dobra, nieważne, zaczynamy od... Video Edition. Nie, simple computer case. Nie Bida Edition, tylko taki troszkę lepszy. Dobra, to mamy. Teraz potrzebujemy tak. To mamy. Klawiaturka. No tutaj ja akurat w klawiaturkę, no to bym zainwestował. Dobra, gamer plus keyboard, bo wiadomo, to jest pierwsza rzecz, którą się widzi, jak się wchodzi na... jak się siada do komputera. Więc dobra, to mamy w koszyku. Monitor. Troszkę lepszy niż wczoraj, bo wczoraj musiałem kupić już ten old monitor, który jest z dupą i jest brzydki. I to dajemy do koszyka sobie. Taki old LCD po prostu.
a później zainwestujemy w grubsze tutaj rzeczy. No i myszka wczoraj też była Old Mouse, Office'owa nie, Black Mouse niczym się w sumie nie różni od tego Office, ale takie Large Mouse bez RGB, no ale no tutaj trzeba patrzeć na koszty, tak? Dobra, w koszyku, zaraz muszę do koszyka dojść, w koszyku ile mamy rzeczy? Mamy 4 rzeczy, nie wiem ile to łącznie kosztuje, ale jak za to zapłacić? Jak ja wcześniej za to płaciłem? Właśnie Adam zwrócił uwagę, że klawiatura jest droższa od komputera, ale to jest obudowa, która przychodzi z komponentami, więc to taki jest scam no scam, ale może masz rację. Dobra, nie. Niech przyjdzie to, co przyjdzie. Wczoraj, właśnie, wczoraj ogólnie jest tak, że jak coś zamówię, to przychodzi mi to w kartonach. Ja myślałem, że to przyjdzie mi ogólnie, że o, tutaj paczki będą rozpakować, położyć na biurko i wszystko jest elegancko. Szukałem tych paczek, nie wiem, z 20 minut dobrych i okazało się, że leżały po prostu tutaj. Tutaj. I z tego, co się dowiedziałem, Adam mnie tutaj też trochę przestraszył, ludzie mogą te paczki zabierać i uciekać i ja wtedy muszę brać baseball i zaczynać się, i zacząć się z kimś bić. I na przykład teraz też. Znowu umarłem! Żono, kupię ci coś do lodówki. Włóż jedzenie. Masz burgera i masz tosta z frytkami. O, może w Bejstaku powinniśmy robić tosty z frytkami. Takiego połączenia nikt nigdy nie widział. Dobra. Zamawiamy windę. I pierwsze, musimy kogoś pobić na ulicy, bo takie jest tutaj prawo w tym kraju, w którym mam tą kafejkę, że teraz po wyjściu z domu trzeba komuś się przyłożyć, więc jak to zrobię, gdzie idziemy do pracy i mam nadzieję, że też kartony są na miejscu i będę mógł przyjmować dzisiaj pierwszych klientów. Dobra. I jedziemy. Pierwszy na ulicy, ty dostaniesz. Dostała. O, i zniknęła. Ale muszę z kimś takim, który chce się bić. Bo tutaj tak bez emocji, bez emocji. O, widzę, że ty się chcesz bić. Oho. Ale go wygięło. Dobra, lecimy dalej. Ludzie są pobici, pójdziemy szybko na hot doga, ponieważ jesteśmy zmęczeni. O, panie policjancie, tam była bójka, tam była bójka. Jak coś? Proszę bardzo, tutaj się ćwiczy przed hot dogami, najpierw się ćwiczy, później się zamawia. Dobra. Cieszę się z tego, że mam jeszcze pieniądze, to naprawdę jest świetne uczucie. Wczoraj nie było to tak kolorowo. O, i kartony są tam, gdzie wczoraj, rzucamy baseballem. Bierzemy, co pierwsze bierzemy? Large Mouse. Monitor, dobra. O kurde, jaki ciężki! Ja pierdzielę, budować. Ej, dobra, patrzcie co robimy. Co jest? What the fuck? Co się stało? Widziałeś to? Ej, ktoś wybuchł? Monitor. Znaczy monitor. Po prostu wszedł i wybuchł. Gościu był z bombą. Bardzo niebezpieczny kraj. Ogólnie tak wam polecę. No taka rada na przyszłość, tak? Jak chcecie robić kafejkę, no to zobaczcie regulacje prawne w waszym kraju. Czy można wchodzić do kafejek z bombą i po prostu wszystko rozwalać. Przez chwilę myślałem, że mi monitor wybuchł, że go źle postawiłem, czy coś takiego. A to nie. A to ktoś. Powalone, powalone. Dobra. Jest komputer, teraz monitor. Dobra, będzie tak pod kątem, żebym też widział, w co grają. Czy nie oglądają jakichś dziwnych rzeczy. Bo w Bejstaku często się zdarza. Naprawdę, cały czas ktoś włącza jakieś strony na P. Masakra. I jeszcze najgorsze, że się pytają, czy mogą za darmo to oglądać. No oglądać mogą, ale nie w Bejstaku. Dobra, klawiatura pod kątem gamersko, tak jak ja mam teraz, też pod kątem. To już doświadczenie z CS-a. By the way, wczoraj w CS-ie trafiłem kosę, jakby ktoś nie wiedział. Teraz już wiecie, moja pierwsza kosa. Mega słaba, ale jest.
Dobra, myszka. No i mamy wszystko, proszę Państwa. PC One, prąd działa, wszystko działa. To teraz musimy tylko otworzyć kafejkę, więc bierzemy, otwieramy i teraz jeszcze chyba trzeba ustalić cenę. Cenę nie pamiętam, gdzie się ustalało. Tutaj mamy opinię, to na pewno nie tu. Cafe Soft, dobra, normalna cena, na razie git, niech będzie. Zmienimy tylko tapetę, bo jest słaba. Fajny, ten kotek jest fajny. Dobra. Klient wysłał prośbę o włączenie komputera. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. To nie tutaj. To też nie tutaj. Co ci się robi? Tutaj. Zatwierdzić. 3 godzinki. Ukończyłeś misję samouczka. Teraz możesz swobodnie grać w grę. Jeśli chcesz, możesz wykonywać kilka zadań, spacerując po mieście, gra jest zapisywana, jak gdy śpisz. Pamiętajcie o tym. Dobra. Otworzyliśmy. Zobaczmy, w co klient gra. Baba. Ej, hakuje mi kompa. Ty patrz. Zabieraj jej biurko. Nie zabieraj. Dobra, to następnemu klientowi, bo tam wystawi opinię, że wszystko było git. No dobra, lampę. To jeszcze mi powieszę nad ścianą. O, lampka komputerowa, proszę bardzo, żeby to ciemno nie było. I ogólnie też, tak jak wam pokazywałem, tamta kafejka miała godzinkę za darmo. My za darmo mamy rozpylanie zapachu na klientach, żeby tutaj lepiej pachniali. Przy okazji też możemy zmierzyć temperaturę, czy wszystko się zgadza. No, tutaj mamy przeziębienie, więc proszę pani, radzę udać się do lekarza. Jest tutaj połowę mniej temperatury niż powinno być standardowo. No, a zobaczmy ciebie, mięśniaku. Ile masz tutaj? Też 18. No, a pan Żul? Też 18. Wszyscy przeziębieni. A, ty chcesz zapłacić, dobra. $211 zarobione. Wczoraj pierwszy klient wydał u nas 160, więc jest progres. Sky is the limit, never give up. Pamiętajcie, marzenia się spełniają. Chcę to odłożyć. O, dobra. I teraz co? Co możemy zrobić? Mamy $562. O, opinia. Pewnie, że jest za gorąco. To świetne miejsce na poznanie życia Eskimosów. No. Jeden. To za zimno ci? Boże, co za... Dobra. Muszę do komputera. Jedną gwiazdkę dostałem. No pozdro. Wczoraj dostałem 3 na start. Oh my god. Dobra, godzinka. Proszę bardzo. Dobra, w międzyczasie chyba tutaj ona spokojnie możemy sobie wejść w internet, to w pracy jak w pracy, tak? Trzeba się trochę rozwalić na fotelu. Ciężka praca. Zatwierdzić tutaj wszystko tu Google'a. No i co? Fortnite'a pobierzemy sobie. Epic Games. Bo, o, dobra. Zobaczymy, co się dzieje w świecie CS-a. Aha. Prąd wyłączyło. Dzięki. Bez reszty, pozdro. Prąd się sam wyłączony, to wygląda. Teraz razem wyłączyć komputer. Ale tutaj roboty jest, ja pierdzielę. No, trzeba włączyć te komputery. No, my tak nie mamy, tak? My mamy Adamskiego, który zrobił skrypt, który włącza komputer automatycznie o danej godzinie. 12, cyk. 10, cyk. Którą chcecie, cyk. Wszystko z komputera, więc no tutaj widać po prostu ten brak doświadczenia. Widać. Dobra, My Cafe. Nie wpisuj swoich prywatnych kont. Komputery mają wirusy. Adamski! Komputery mają wirusy! Dobra. Zmieńmy cenę na niższą. Na tanio. Żeby ludzie byli tacy bardziej... No może jest słabo, ale jest tanio. O, no i właśnie
takim sposobem przyciągnęliśmy klienta i niestety musiał sprzątać tej symulator domańskiego 2. Dobra, lampa spadła. Ej, a nie, nie spadła. I klient ucieka! Nie mogę! Gonić go z baseballem! Gdzie jest baseball? Klient mi ucieka. O, jest, znalazłem go. Haha, gościu, masz przekichane teraz. Masz teraz przekichane, ja umiem biegać. Ej, zniknął. Kiedy ja się nauczę jeść normalnie? Uciekł mi klient i jeszcze zemdlałem, super. Dobra. Skoro mamy już kafejkę, czas robić dziecko. Żono! Jesteś w złym humorze. Dzisiaj nie. Następnym razem. Dobra. Ja powiem ci, Adam, mogą tutaj wchodzić osoby i wybuchać. Na przykład. No. Bo masz sabotażystę, nie? Tak. I wszedł mi gościu normalnie do środka i wybuch. No. Jedyne, co mi się nie podoba w tej grze, to to, że kupuję jedzenie do lodówki, którego nie mogę już wyjąć z lodówki, tylko żona może jeść jedzenie z lodówki. Ja za to muszę na mieście jeść. Tutaj mamy właśnie budkę z hot dogami. Siema Marta, 3 hot dogi. Dobra, dzięki. Do następnego, pozdro. Dobra, ogólnie nie zamknąłem też kafejki i pewnie mi ukradli cały sprzęt. Ha, jest jeszcze. A, dobra, baseball to ja muszę mieć przy drzwiach, bo tutaj ludzie mi uciekają. Mieliśmy już ucieki, nie wiem, bejstaku. Mieliśmy. Mateuszek, XV, pozdrawiam cię. Też uciekłeś z kafejki. Też pokazałeś, że da się, że można. I tylko zrobiłeś tam trening tak naprawdę. I do dzisiaj nie przyszedłeś, więc lepiej już więcej nie przychodzi. Dobra. Ktoś tutaj chce komputer. Aha, kolejna opinia, że gówno. Nie obchodzi mnie to. Bezgraniczny czas ktoś kupił. Ciekawe. Dobra, sprawdźmy, czy te opinie mi obchodzą. To gówniana kawiarnia, ponieważ nie ma gier, które można grać. I był zawirusowany i niestety nie mam Adamskiego tutaj, który mógłby mi to naprawić. Dobra, tutaj lampeczkę damy jeszcze jedną. Może ona ode mną, żeby to świeciło ładnie. Cyk, lampa. Dobra, gościu, muszę potem mieć podłogę. Boże, w czym ty przedeś? Tak, czemu tak nabłociłeś tutaj? Nogi! No. No. Błocą, przychodzą, nóg nie myją, brudasy. Domański to by ich tutaj nauczył, jak to się robi. No, lewitujący mąb, pozdro. Tutaj widzimy Sound of Silence. Dzięki, pozdro. Pozdrawiam. Opinia. Prąd mi znowu wyłączyło. Czemu ten prąd się wyłącza? Jakiś tutaj. Dobra, ile mam kasy? Czy ja mogę coś zainwestować? To tutaj trzeba się zastanowić. Znowu włączamy komputer, nie tak jak u nas, z krypcikiem, cyk cyk. Wszystko zrobione. Booting. Albo butik. To świetne miejsce na poznanie życia eskimosów. Mój tyłek jest zamarznięty. Pozdro. Dobra, zobaczmy, czy możemy coś kupić. Za mazor. Air conditioning. O kurde ty. A jest za 500 jest. Dobra, od czegoś trzeba zacząć, tak? Więc pełna płatność. I lecimy. Teraz wychodzimy na ulicę. Pamiętajcie, agresywny marketing. Agresywny marketing. Zapraszam do nowo otwartej kafejki. Zapraszam do nowo otwartej kafejki. Ty może nie, bo ty nie masz pieniędzy. Zapraszam do nowo otwartej kafejki internetowej, tutaj za rogiem. Ty chcesz się pić? O, ta, no. Oho.
Mogłem się z nim nie bić. Przynajmniej kafejka jest zamknięta, nikt nie wejdzie, ja muszę pójść zjeść. Dobra, temu typowi chyba zapłacę w końcu. Jestem ciekawy, co mi to da. Dobra, dzięki Marta. Pozdro. Poczekajcie, on chciał tutaj chyba stówkę za to, żeby... Wiem wszystko, co się dzieje w tym mieście, człowieku. Jesteś właścicielem nowej kafejki internetowej. To się zgadza. Zmiażdżyli człowieka, który pracował w kawiarni przed tobą. Człowieku, gdyby dobrze się ze mną dogadywał, to by mu się to nie przydarzyło. Jeśli chcesz zbudować platformę wydobywczą BTC w tym mieście, musisz najpierw zapłacić mi licencję, synu. I teraz pytanie, ufać mu czy nie ufać? Wpadaj do mnie od czasu do czasu. Wydaje się, że dobrze się z tobą dogadujemy. Teraz możesz kupić narzędzia do kopania BTC, jeśli chcesz. Blisko, pozdro. Dobra, otwieramy kafejkę. Nowy dzień, nowe możliwości. Nowy dzień, nowe możliwości. Klimatyzacja przyszła, proszę Państwa. Przyszła klimatyzacja. Ustawimy ją na ścianie tutaj. O, budować. Teraz chyba trzeba ją włączyć jeszcze, nie? Jeśli... 23, pokojowa. Blisko. Dobra, i teraz zapraszamy. Kafejka jest zamknięta, ale teraz już będzie otwarta. Zmienimy trochę cenę, ponieważ zainwestowaliśmy w ten sprzęt. To nie małe pieniądze. Boże, musisz przedostawić nasze nowe kebaby! Trochę to jednak rozwał. O kurde ty, to Andrzej już przyjechał? Ja pierdzielę. Czego to, co chwila? Dałam ci dwa razy takie same. Mam trzy kebaby. What the fuck? What the fuck? Ty głupia babo, nawet nie widziałeś, się komputer pali. Jeszcze nie zapłacisz teraz. Dawaj kasę! Znowu zginę. Ale krzywa morda. Do końca przyjechała. Dobra. Zamykam to! Pali się komputer, baba mi uciekła, jeszcze mnie policjant przeszukiwał. O co chodzi? Wracamy po krótkiej przerwie. Musiałem spróbować kebabów i je przetestować. I chcę sobie zrobić przerwę od grania. Pamiętajcie, żeby wstawać, rozruszyć się, wyjść na świeże powietrze, dotknąć trawy, kiedy gracie. I teraz tak, wydarzyło się dużo, ponieważ komputer zaczął płonąć, później babka zaczęła uciekać, ja zacząłem ją bić i złapał mnie policjant, któremu też uciekłem i dostałem grzywnę i w sumie muszę sprawdzić, ile mam teraz na koncie aktualnie, bo nie wiem, czy coś mogę kupić, czy nie, czy coś w ogóle będzie działać. Uruchamiamy komputer po raz enty. Ole, flash. Sprawdźmy. Mamy $200. I dostaliśmy opinię. Pierwszą dobrą. Postanowiłem jechać ciągle. Tak sobie. Bardzo dobrze. Cieszę się, że się podobało. Dobra, otwórzmy kafejkę. A dobra, nie mogę otworzyć, ponieważ drzwi są zamknięte. Uruchomimy też klimatyzację. Auto jest włączona. Dobra, otwieramy drzwi. I teraz znowu do komputera. Włączamy kafejkę i zapraszamy naszych wspaniałych klientów. Wspaniałych takich, jak mamy w Baystacku każdego dnia. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. 7 dni w tygodniu. Przez cały rok jesteśmy otwarci. Oprócz tam 3 dni święta Bożego Narodzenia. Więc możecie wpadać codziennie. Dobra, klienta nie ma, ale zawsze możemy zrobić agresywny marketing, czyli wychodzimy na ulicę i nawołujemy ludzi. Dobrze, zjeść to, to, to.
To szybko. Nie ruszę się. A policja mnie goniła przez chwilę, ale ja szybko hot doga zjem. Szenka, Bożenka. Jesteś przeszukiwany. Policja mnie goni. A! Ja tu komputer mam, gościu. Aha, komputer się pali, fajnie. Boże, ile tu się dzieje rzeczy. Gdzie jest ta gaśnica? Gdzie jest gaśnica? Znowu się pali komputer. Ta się łapie za głowę. Co się dzieje? I pani jeszcze przyszło do mnie do spróbowania. Oh my god! Dzięki. Boże, ale zadymiłem tutaj. Wszystko git? Dobra, wszystko git. Okej, okay, dobra. Ta łapka, jak skończy oglądać wyprawy malesjańskie na YouTubie i łapać się za głowę, o Boże, Mark, co się dzieje, ja pierdzielę, to idziemy spać, ponieważ moja energia już jest niska. Gryzi sobie. I w międzyczasie sobie wezmę gryzka. O dobra, czekajcie, bo tutaj babka chce przedłużyć godzinkę. Proszę bardzo, pozdro. Dobra, panini. Wygląda fajnie. Puszyste, cieplutkie. O! Ha! Na pewno nie. Ha! Szybki atak, fast atak. Dobra, babka zapłaci. I ten gość chyba już zostanie do końca. Dobra, zamykamy. Idę do domu, bo chcę wziąć gryz za panini i muszę się też przespać. Pa, 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 pa. Już pamiętam drogę do domu na pamięć, rozdrobałem, nie pamiętam. Tutaj jest mój dom. Drzwi do windy, trzecie piętro. Nakarmione i może zrobimy dzieci. Zobaczymy. Żono moja, chodź dzieci robić. Nie, też dobra. To w takim razie do lodówki. Żonę się prosto obsługuje. Trzeba kupić jedzenie do lodówki i później można zrobić z nim dzieci. Masz. Starczy ci, żono. Co uważasz, panini? Panini? Na pierwszy gryz oka. Bardzo fajnie smakuje. Na pewno ja będę chciał zjeść go z jakimś też sosiwem. Tylko nie wiem, jak sosiwo na to dać. Serek dobry. Czy to się odda? Czy obok? Dobra. Plus tak XD, proszę przejść, do pracy się śpieszę. Kurde, godzinę się spóźniłem na otwarcie. Trzeba poprawić krzesełko. Proszę bardzo. Posprzątamy, symulator domańskiego. Dobra, otwarte, zapraszam wszystkich serdecznie. Dobra, biorę jeszcze jednego gryza, tak już jestem najedzony tymi kebabami i w ogóle. Dzisiaj jest też dzień testowania, bo wprowadziliśmy zapiekanki, planujemy wprowadzić panini, kebaby i właśnie dzisiaj jest dzień testowania tych produktów. Nie, daj mi jedną godzinę za darmo, zwiększę wynik. Dobra. Dobra. Nie mogę odpowiedzieć na komentarz, ale z chęcią bym ci dał. Ewentualnie może mogę to jakoś zrobić. Możesz kupić powoli coś innego, rozbudować? Mam 200 dolców. Nic nie mogę kupić, nic nie mogę rozbudować. Automatyczne drzwi przesuwane, pudełko. No, też mamy świnkę, tylko minecraftową. Mamy świnkę, nie mamy takiej zwykłej, tylko minecraftową. Aktualizacja, główny komputer. No nie. No biurko mogę nowe kupić, ale po co mi biurko, jak nie mogę i tak nic zrobić. Muszę zrobić więcej pieniędzy. A, dobra, muszę ci odpalić, sorry, zapomniałem. Dobra, i na ile chcesz czasu? 30 minut. Proponuję godzinę, ponieważ 30 minut kosztuje 10 zł, godzina 15 zł. Ale tak, proszę pana, zostaje panu na koncie, więc proszę skorzystać. A, gość już widzę, że skorzystał. 5 dolarów. Bardzo dużo pieniędzy. Dobra. Zapraszam wszystkich serdecznie.
Zapraszam wszystkich serdecznie, nowa otwarta kafejka internetowa, zaraz naprzeciwko barbershopu, Bluestack XD. Zapraszam wszystkich serdecznie, i temu już zapłaciłem. Ej, dobra, muszę pobić typa. Pokonaj mężczyznę w białym podkoszulku. Easy. Zamykamy filmę na chwilę. I mamy sidequesta. Biały podkoszulek. O! To nie jest podkoszulek. Tak, w Bluestacku też mamy sidequesty. Mamy tutaj grupę ludzi, jest! Których nazywamy osiedlaki. I to są ludzie, którzy mieszkają na osiedlu. Nie, było coś, że familii jeszcze było napisane. Na osiedlu i oni czasem do nas przychodzą i a nie możesz mi powiedzieć, że coś tam, albo mogę się na chwilę schować, czy coś takiego. A my, no spoko, nie? I pomagamy im i budujemy po prostu markę takim sposobem właśnie. Dobra. Gościu w białym podkoszulku z napisem rodzina. Udało się. Gościu z papieru. Idę po hot doga i wracamy do pracy. Jeszcze złapiemy żebraka, bo on nie chce dać. Żebrak to w ogóle jest taki nafurany. Chcę od żebraka, który żebrze o pieniądze, $200. To jest jak normalnie ryzyk i samochód za darmo od bezdomnego. Dobra, figa razowo otwarte. Zapraszam do mojej kafejki internetowej. Otwieramy lokal. O, mamy nową opinię. Kolejną. Kafejka internetowa bez gier w środku. Śmieci. W Bluestacku taka opinia nigdy by nie powstała. Bo mamy dużo gier. Mamy ich około 80. Dobra, jeżeli będzie oglądała porno, to wypraszamy takich klientów tutaj. Darmowe mycie mordy. Dobra. 30 minut, proszę cię bardzo. Łatwo jest taką kafejkę pochylić. Naprawdę, ja nie wiem, z czym ludzie mają problem. Jest to fajne, możesz siedzieć przy kąpie. Co mówiłem o popcornie? Że nie można go oglądać. A ona go ogląda. I przedłużyła. Czekaj. To za to, że oglądałaś. Dobra. Spoko. Zobaczmy na mapę, może jakieś nowe punkty nam tu powstały. Jest klub, jest sklep z używaną odzieżą, mój dom i BTC Miner. Szczerze, chętnie poszedłbym do sklepu z używaną odzieżą i do klubu zobaczyć, co tam się dzieje, więc może później się tam udamy, ale na początku tutaj przyjmiemy pana. Ile? 3 godzinki. Proszę cię bardzo. Mamy już 500. Dojdźmy do 1000 i zamówię coś. Może nowy komputer? Może coś innego? Aha, czyli ty bardzo szybko te 3 godziny przegrałeś. $5 i wyłączyłeś mi prąd. Dzięki. Pewnie muszę zainwestować w jakąś lepszą sieć. Sieć elektryczną. Ładna, dobra. Więc zapraszam wszystkich serdecznie do nowo otwartej kafejki internetowej. Zapraszam wszystkich serdecznie. O! Mamy klienta nad biegiem, proszę państwa, tutaj wchodzi. Sit down. Ten gość z korkiem. To ten gość, który był w kafejce, która jest na drugim piętrze. O, proszę bardzo. To gówniona kawiarnia, ponieważ nie ma gier, które można grać. Komputery zainfekowane wirusami. Dobra, co się tam pytacie? W kafejce nie byliście. Faktycznie no właśnie, nie mam za bardzo. Aha, tak, na pewno. Na pewno. Czemu wszyscy tu porno oglądają? Nie ma gier! Ja mogę za jakieś gry kupić, a może jakieś jedzenie mogę kupić. Panini, zapiekanki, kebaby. Czy po nas. O, zablokowane, nie mogę żywności kupować, niestety. Biurko, o, mogę kupić diody.
diody, spoko. Biurko gamingowe trzeba kupić, to na pewno. Ten, co klika na monitorze. Dobra, dawaj. Dawaj mi hajs. Poglądamy razem. Ej, ta lampa była wyżej, była wyżej. Była tutaj. Ktoś ją przestawił. Lampa jak chuj. Nie, dobrze, gość dużo wyda pieniążków teraz. Zamkniemy sobie dzień. Podliczymy wydatki i sprawdzimy, czy moja żona dobrze się czuje i czy może robić dzieci ze mną. Robi się późno też. O, proszę, game room, otwieranie. Siema, żebrak. Żebrak nic ode mnie na razie nie chce, nie ma side questów, nie ma nic. Gościu siedzi w szoku, mówi, co tu się dzieje w ogóle? O, babę, dawaj hajs. O tak, no na pewno, bez hajsu. Gdzie jest baseball? Gdzie jest baseball? No i tak się bierze hajs od klientów. W Bejstaku robimy to samo. Mateuszek XV, pozdrawiam cię. Nie dogoniliśmy cię, ale byłoby z sobą to samo. 15 zł, o tak bym ci z portfela wyciągnął. Dobra, zobaczmy tylko, ile mam pieniążków. 689, dobra. I opinia wystawiona. Następnym razem pójdę z perfumami. A, dobra, wiem o co chodzi. Gościu tutaj śmierdzi mu, tak? Śmierdzi ci. No, dobra, czekaj, bo tu jeszcze uruchomiam komputer. Tyle pracy, Boże, do domu już mi się śpieszy, gościu. Żona czeka. No. Dobra. Okej, okay. Popsikamy tutaj perfumami. To było na tyle w tym odcinku. Zakończyliśmy dzień sukcesem. Sprawdźmy, jak moja żona się czuje, czy może robić dziecko. Nie może robić, potrzebuje więcej jedzenia w lodówce. Ale to w kolejnym odcinku dowiecie się, czy będę miał dziecko, czy moja żona będzie gotowa, żeby robić dziecko, czy moja kafejka w ogóle będzie istniała, czy przetrwamy ten trudny okres, jaki jest rozpromywanie nowego miejsca w nowej lokalizacji. Czy umrę z głodu, czy zemdleję, zobaczycie to w kolejnym odcinku. Pierwszy dzień Bluestack Gaming XD oceniłbym jako pozytywny na pewno, udało nam się zrobić dużo rzeczy. Ponieważ kupiliśmy komputer, nic się wielkiego nie stało, oprócz mandatu dwa razy płonącego komputera. Do naszej oferty wprowadzimy nowe rzeczy, które na pewno polepszą to miejsce. Elo, trzymajcie się.